pewnego razu, bardzo wczesną wiosną, żwirek i muchomorek pływali łódką po strumyczku. Raz w górę, raz w dół i znowu w górę i znowu w dół. I tak bez końca. W pewnej chwili zobaczyli cieślika, struga wiórka, który najwyraźniej chciał przedostać się na drugi brzeg. Jeśli chcesz, struga wiórku, to my cię z przyjemnością przewieziemy. Tak, tak. Dzisiaj mnie przewieziecie, a jutro nie przewieziecie. Wolę sobie tutaj zbudować most. Struga wiórku! Żegnajcie, wybiła moja ostatnia godzina. To chcesz, żeby się utopił? Przecież trzeba go jakoś ratować. Jak ja się wam, przyjaciele, odwdzięczę? Pomyśl! Może coś wymyślisz, a my tymczasem pójdziemy do chatki ugotować sobie grochóweczkę. Niam, niam. Zaczynamy. Najpierw trzeba przebrać groszek. I narąbać drewienek. Już wiem, czym się wam odwdzięczę. Ponieważ jestem cieślą, to ostukam, opukam i opatrzę waszą chatkę, bo wiosna będzie ciężka. No, ale jedno gotowanie ta chatka chyba jeszcze wytrzyma. Nie jestem pewny. Coś mi się nie podoba w fundamentach. Co? Co to? Co to jest? Nadchodzi ciężka wiosna. Ojejku, to naprawdę już wiosna? I w garnku też się coś dzieje. Uciekajcie! Uciekajcie! Potem nie było już ani chatki, ani żwirka, ani muchomorka. Nie było nic. Ha! Nasza chatka! Ojej! Nasza kochana chatka! To nie jest wasza chatka. Jak to nie? Właśnie, że nasza. A właśnie, że nie wasza. A mówiłem, że to nie nasza. Ojejku, to gdzie jest nasza chatka? No, ale gdybyście chcieli, mogłaby być wasza. Nasza wspólna. Hurra! Hurra! Hurra!
Przedstawiliśmy telewizyjny film produkcji czechosłowackiej. Opracowanie wersji polskiej, Studio Opracowań Filmów, Oddział w Łodzi. Scenariusz i reżyseria Zdenek Smer.